to nie jest pierwsza Pana wizyta na targach Warsaw Home. Jak Pan się zapatruje na tą edycję i jak ona wypada w porównaniu z poprzednimi? Wydaje mi się, że targi Warsaw Home 2018 wypadły, czy wypadają bardzo dobrze. Zachwycają nas właściwie stędy wystawców, czyli to, jak się firmy prezentują, w jakim stylu, jakie produkty prezentują. I wystarczy powiedzieć, trzeba tu być, żeby móc kontaktować się, wydaje mi się, z architektami wnętrz, ale też mi się wydaje, że ze światem. To chyba są jedyne polskie targi, albo będą, do których zagraniczni partnerzy będą przyjeżdżać i będą odwiedzać i oglądać nasze produkty w polskim otoczeniu, i to jest troszeczkę inna perspektywa niż jak my wystawiamy się w Mediolanie, w Kolonii, w Sztokholmie. Tutaj my zapraszamy gości i w sposób wspaniały się prezentujemy, co zresztą widać na targach. No właśnie, a propos tych targów zagranicznych. Pan wrócił niedawno z London Design Festival. Jak by Pan porównał tamte targi tutaj do naszych? A czy na wielu poziomach można porównywać. Londyn jest oczywiście fascynującym miastem, takim jak też Warszawa jest. Ja to z takiej perspektywy trochę praktycznej mogę ocenić. Warszawa jest dużo szybszym miastem. Jesteśmy w stanie się dużo szybciej przylecieć, przyjechać na targi, zobaczyć wszystko, wylecieć. W dzisiejszych czasach są to ważne parametry. W przestrzeni meblarskiej Polska jest, jak wiadomo, potęgą. Polscy producenci tutaj wystawiają się w sposób międzynarodowy. Jakość tych standów, produktów, prezentacji, ale też osób, które prezentują te produkty, projektantów, szefów firm, jest bardzo wysoka. I to jest moim zdaniem kluczowe, żeby jak największa grupa inwestorów, partnerów naszych przyjechała tutaj właśnie na te targi, zobaczyła, jak my możemy się wystawiać, jak my możemy reprezentować się i nasze firmy, i nasze produkty w momencie, kiedy zostaje nam przekazana przestrzeń. Tej przestrzeni w Mediolanie, w Kolonii nie wszyscy mają, nie wszyscy mają takie możliwości przedstawić się, bo jest to w sposób zdefiniowane przez na przykład rynek włoski, kontrolowane, czyli albo nie dostajemy tych właśnie przestrzeni, albo te przestrzenie są bardzo małe, które powodują, że nie mamy takiej możliwości prezentacji, jaką mamy właśnie na targach w Warszawie. I to tu my jesteśmy gospodarzami i to zresztą widać, to cieszy i to też ma olbrzymi potencjał, dlatego bardzo mocno wspieram i powinniśmy wszyscy wspierać targi Warsaw Home, bo to są jedyne targi w Polsce, które mają taką możliwość zaistnienia jako punkt w kalendarzu imprez meblarskich na świecie, ale na pewno w Europie. A co Zięta Proces Design prezentuje na tegorocznych targach? My prezentujemy w tym roku, jak zwykle w białej przestrzeni, nasze produkty w różnych kolorach, nasze generatywne projekty, czyli stoły G-Table, które można dopasować, które są produktami, właściwie nie są produktami, są programem na początku, bez klienta ostatecznego, są tylko i wyłącznie programem i dopiero w momencie, kiedy pojawia się klient ostateczny, razem z nim konfigurujemy, tworzymy, formujemy, rzeźbimy ten obiekt i on jest w 100% dopasowany do potrzeb klienta. Pokazujemy nowe wydania kolorystyczne, które są efektem nie malowania, ale termicznej koloryzacji, czyli to materiał daje nam ten kolor, tak samo jak materiał daje nam formę bez używania niezbędnych do tego narzędzi. My formujemy przy użyciu ciśnienia wewnętrznego i tak samo też przy użyciu temperatury koloryzujemy nasze produkty. Są to przepiękne kolory, na które sami byśmy nie wpadli. I tutaj znowu materiał pomaga nam w formowaniu i w koloryzacji naszych produktów. Koloryzujemy oczywiście też drogą lakierniczą, ale to są nowe eksperymenty, które robimy na powierzchniach lustrzanych, które są wypolerowane do jakości lustra. I tak jak tutaj widać,
mamy, bawimy się w gradienty, jest to już najwyższa jakość wykonania, którą można spotkać na targach sztuki w Basel albo w Miami, a my to prezentujemy tutaj na targach Warsaw Home. I jak widać, no, dumni jesteśmy z tego. Pokazujemy również część badawczo-rozwojowo-eksperymentalno-artystyczną, bo tak skomplikowaną firmą jesteśmy, że nie tylko robimy meble, nie tylko robimy obiekty architektoniczne, ale też wchodzimy w część sztuki lub obiektów artystycznych w przestrzeni miejskiej i prototypy oczywiście nie dało się tutaj wstawić Nawy, czy rzeźby Wir, czy innych rzeźb, które już wykonaliśmy, ale pokazujemy je w formie małych modeli, prototypów, które stoją na takim industrialnym regale, który właśnie pokazuje, że mamy tą część białą, artystyczno-galeryjną i część industrialną, procesową, technologiczną i z tego też nasz kraj słynie, że jesteśmy bardzo dobrymi wykonawcami, precyzyjnymi wykonawcami, a teraz to, co my musimy udowodnić, że mamy również pomysł projektowy, mamy również innowacje, mamy najwyższe technologie i nie tylko musimy ich używać do tego, żeby produkować produkty pod cudze marki, ale również możemy tworzyć, promować własne brandy, które sprzedają własne produkty. To już inne kraje zrobiły, teraz przyszedł czas na nas. No właśnie tutaj Pana produkty wszyscy świetnie kojarzą i są bardzo wyróżniające się na rynku. Jak to się według Pana ma do mocy oryginału, który też jest, to jest też hasło przewodnie tej edycji, i jak to się ma do podróbek? Czy widzi Pan, że podróbki niestety wciąż są popularne, czy raczej ludzie zaczynają doceniać oryginały? Mi się wydaje, że ludzie zaczynają doceniać oryginały, a to po pierwsze, a po drugie w obiegu projektowym nikt nie zaryzykuje, nikt nie będzie tak głupi, żeby wkładać podróbki, bo w rezultacie nie zaoszczędzi aż tak wiele, a jakość, po pierwsze jest to niedopuszczalne, po drugie jakość podróbek jest znacznie niższa. Ja uważam, że jeżeli, i to tłumaczę moim studentom, i to już Bolesław Prus powiedział, że jeżeli u kogoś rozżarzymy coś, to ten płomień, ten żar będzie tlił się, aż zmieni się w ogień. I jeżeli ktoś kiedyś zrobił coś oryginalnego, nigdy nie będzie podrabiał. I to jest bardzo ważne, bardzo ważne zdanie, które powinniśmy już wtłaczać w głowy naszych nowych, młodych pokoleń, naszych studentów, ale również i firm, które do tej pory być może inspirowały się, podrabiały, by tego nie robili, by zapraszali tak wielu projektantów, którzy czekają też na pracę, po to, żeby tworzyć nowe, dopasowane, czasami masowe, czasami unikatowe produkty.